Śmiertelne postrzelenie żołnierza przez myśliwego. Policjanci pobili się o żonę jednego z nich, skończyło się zarzutami. I zabranie przez policję 17 psów znanej influencerki. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówi o służbach bez cenzury, zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera, mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano Mordeczki, Sierżant Bageta z tej strony. Witam Was w przeglądzie tygodnia, który, tak jak mówiłem, będzie się już odbywać zawsze. W poniedziałek, bo tak jest po prostu dla mnie wygodniej i bardziej ekonomicznie. Nie muszę wtedy tego yy, przestawiać ze względu na różne moje wyjazdy. Zaczynamy niestety bardzo smutną informacją, ponieważ w Szczecinie został postrzelony śmiertelnie żołnierz wojska polskiego przez myśliwego. Tak jak mówią nam o tym media. Szczecin, śmiertelne postrzelenie żołnierza. Wypadek spowodowany przez osobę trzecią. W środę wieczorem w Szczecinie został śmiertelnie postrzelony żołnierz, poinformowała dwunasta szczecińska dywizja zmechanizowana. Jak czytamy w komunikacie wojska, doszło do nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przez osobę trzecią. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura rejonowa. O śmiertelnym postrzeniu żołnierza na poligonie w Szczecinie poinformowała 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana. 15 listopada około godziny 20:45 na pasie ćwiczeń taktycznych Krzekowo doszło do nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przez osobę trzecią, w wyniku którego śmierć poniósł żołnierz 12. Brygady Zmechanizowanej, czytamy w komunikacie. Jak ustalił Polsat News, do wypadku doszło na terenie strzelnicy garnizonowej w Szczecinie. Ofiarą jest 21-letni wojskowy. Żołnierz miał mieć rany na szyi, zostało do niego wyzwane pogotowie. Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Według nieoficjalnych informacji RMFFM, żołnierz został śmiertelnie postrzelony przez myśliwego. No, sytuacja tragiczna. Powiem wam, że ja pamiętam, jak ja byłem na oddziałach prewencji policji, realizowałem swoją adaptację zawodową, jak to się tam ładnie zwykło nazywać, czyli ten okres po szkoleniu podstawowym, kiedy tak naprawdę wasze szkolenie jeszcze trwa, bo musicie odrobić swoje na oddział Prewencji Policji, czyli tam wiecie, jeździcie na obstawy meczy, Przynajmniej ja tak szczęśliwie trafiłem, że nie musiałem pajacować w Warszawie pod tam, pod żadnymi schodami i tak dalej. Zresztą wtedy jeszcze nie było takiej pajacerki, tylko po prostu jeździłem na mecze i tam je obstawiłem. Ja dobrze wspominam ten czas, bo tam też pierwsze takie zadymy widziałem. Naprawdę uczestniczyłem też w nich jako policjant oczywiście. No i pamiętam, że myśmy mieli taką sytuację, że jechaliśmy na Poligon Chemiczny, to jest gdzieś tam przy Gliwicach, no i tam rzucaliśmy granatami, łzawiącymi uczyliśmy się generalnie obsługi tych granatów. Tam też z RWG strzelali policjowie ja nie strzelam no bo ja byłem na adaptacji, to jest ten taki kałach jakby przystosowany do strzelania właśnie granatami ze środkiem drażniącym, no i mieliśmy też taką automatyczną, wyrzutnie zamontowaną chyba na Hilaxie, na Toyocie Hilaks, czy tam na jakimś Mitsubishi, nie pamiętam na takim fajnym, na takim fajnym pickupie no i strzelaliśmy z tego i się okazało, że strzeliliśmy jakiemuś chłopu w pole w ogóle, w sensie uprawne, ja nie pamiętam czy ten chłop tam był czy go zagazowaliśmy, ale też pamiętam wtedy było no całkiem blisko do bardzo nieprzyjemnej sytuacji Wiecie, ten granat to on jest z kartonu, tak naprawdę zrobiony, nie? Tam jest zawleczka, rzucacie to i tak dalej. No ale zagazowalibyśmy niechcący chłopa, który tam gdzieś chodził. No to wiadomo, jakiś tam błąd, nie? Po prostu pewnie było niesprawdzone dokładnie gdzieś tam przed pole. No i, no i policjanci tam zaczęli strzelać. Nic się nikomu nie stało, skończyło się na opierdolu tylko od tego chłopa. Nie wiadomo, tak naprawdę, kto zawinił. Czy zawiniła organizacja ze strony wojska i niesprawdzenie tam gdzieś dobrze terenu? Czy ten ziomek się gdzieś tam wydarł na teren poligonu? No bo szczerze mówiąc, wątpię w to, żeby tam nie było ustawionych żadnych, nie wiem, znaków, że jest poligon, że będzie strzelane. Raczej bym obstawiał, że to ten myśliwy, no gdzieś tam przez siatkę, no nie jesteś w stanie obstawić całej siatki żołnierzami, tak? No poligony są ogromne, więc pewnie gdzieś tam jest pełniony jakiś nadzór, ale nie da się tam postawić na rozciągnąć po prostu żołnierzy na terenie kilku, podejrzewam, kilometrów czy kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych, nie? Przechodzimy do następnego newsa, zanim przejdziemy. Zwiedałem swoje kubki, wyjazd na cholera. Mam wrażenie, że zaraz zależy to od federalnych. Zapraszam na, na fali.co.pl, jeżeli ktoś był. By chętny są też moje koszulki takie minimalistyczne, z haftowaną bagietką, bo pytaliście, czy jest y, klejona, czy jest haftowana. Nie, to jest haft, 100%, także nie spierze Wam się to. Mamy też w ofercie bluzy, jeżeli chcecie. Przypominam jeszcze raz na fali.co.pl Wszystko jest naprawdę zajebistej jakości, bo osobiście tego z moim, powiedzmy, wspólnikiem dopilnowałem, więc zapraszam na sklep. Macie link w przypiętym komentarzu i w opisie odcinka. Co mamy dalej? Dalej mamy news z serii tych lżejszych i nawet trochę bekowych, ponieważ pamiętacie na pewno panią How dare you? czyli Greta Thunberg, aktywistka ekologiczna. Greta Thunberg Usłyszała zarzuty w londyńskim sądzie, czekają rozprawa. Powiem tak, ja się generalnie z Gretą w niektórych sytuacjach zgadzam, i pewnie teraz wyzywacie od lewaków i tak dalej, ale gdzieś tam ochrona środowiska ma miejsce w moim serduszku i w ogóle, ale kurwa, no sposób w jaki ona to robi po prostu, taki memiczny. no Jeżeli ona uważa, że ona w jakikolwiek sposób kogokolwiek do tego przekona, robiąc to tak, jak robi i robiąc siebie pośmiewisko, no to uważam, że to jest ten sam case jak parady równości. Wiecie, ja się generalnie z tym wszystkim zgadzam. Znaczy może nie ze wszystkim, ale z większością rzeczy, ale kurwa, no robienie tego w taki sposób, no to zniechęca tylko ludzi, wiecie, do, 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 do tych aktywistów. Znana szwedzka aktywistka Greta Thunberg usłyszała zarzuty w sądzie po tym, jak została aresztowana przez londyńską policję. 20-latka jest jedną z osób, które zostały oskarżone o wykroczenie przeciwko porządkowi publicznemu w związku z protestem z 17 października. W środę Greta Thunberg wraz z innymi aktywistami stawiła się w londyńskim sądzie. Szwedka usłyszała zarzut zakłócania porządku publicznego, nie przyznała się do wizyty. U nas to wykroczenie, więc nie wiem, czy tam to jest traktowane jako przestępstwo, bo brzmi to poważnie. To pokłosie działania aktywistki z 17 października. Wraz z 25 osobami została wtedy aresztowana podczas demonstracji przeciwko przemysłowi energetycznemu. W hotelu Intercontinental odbywała się wówczas konferencja Energy Intelligence Forum, w której uczestniczyli prezesi międzynarodowych firm gazowych. Pani Greta do tego wszystkiego się nie przyznaje. Z tego co wiem, normalnie w sądzie się wylegitymowała, natomiast nie przyznaje się do popełnienia czynu. Zobaczymy, jak z tego wy brnie, bądź też nie, bo z tego co wiem, pani Greta już jakąś grzywnę na swoim koncie ma, właśnie za zakłócanie porządku publicznego i nawet też chyba zasądzoną przez sąd londyński. Następnie mamy pijanego policjanta, który postanowił sobie usnąć na stacji benzynowej, no i oczywiście odmówił badania halkomatem. Pijany zasnął za kierownicą na stacji benzynowej. To policjant z 24-letnim stażem. Z tego, co gdzieś tam słyszałem, chłop już złożył raport do MK i najprawdopodobniej uda mu się na tą MK uciec. Lucky for him. Wydaje mi się, że no tak ledwo, ledwo mu się udało z tego wybrnąć. W tym sensie, że uciec na MK bez utraty emerytury. Policjanci z podwarszawskiego Legionowa zatrzymali na stacji benzynowej pijanego kierowcę. Jak się okazało, za kierownicą busa siedział policjant z 24-letnim stażem z Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego z siedzibą w Starych Babicach. Funkcjonariusz ma zostać wydalony ze służby. A tak jak powiedziałem, gdzieś tam z moich informacji osobistych wynika, że tak się nie Stanie, że policjant sobie zdąży na MK odejść. Informację o zatrzymanym pijanym policjancie opublikował w czwartek portal RMFFM24. Według ustaleń dziennikarzy, funkcjonariusze z Legionowa zostali wezwani do pijanego mężczyzny, który przejechał busem na stację benzynową. Był tak pijany, że po zatrzymaniu pojazdu zasnął za kierownicą. Aha, no to dobra, nie, nie, nie doczytałem tego, że to był bus. Czyli gość świadczył jeszcze jakiś transport, znaczy przewóz osób. No to dobra, to za to już. O, tutaj to już jest za grubo, w sensie, wiecie, no, jakby gdzieś tam sam się rozwalił, to wyjebany na niego, mam szczerze mówiąc, na każdego, kto prowadzi samochód po alkoholu. Ale, no, jak naraża jeszcze innych ludzi, przez to, że nie potrafi po prostu, no, pewnie jest chory na alkoholizm, ale, no, dramat. Podczas interwencji mężczyzna odmówił badania alkomatem. Pobrano za to od niego krew. W trakcie policyjnej interwencji okazało się, że kierowca busa to policjant. Mundurowy z Komendy Powiatowej Policji w starych babicach był po służbie. No kurwa, jakby kierował busem na służbie, to już naprawdę byłby taki jolo z niego że szapo ba jakby odpierdoli coś takiego żeby taką prywatę na służbie robił żeby jeździł autobusem to, to szumsk Brutalne zabójstwo matki dwójki dzieci. W Olsztynie zatrzymano podejrzanego. Sorry, ale dzisiaj takie newsy no z tych powiedzmy z wysokiego C, bo w tym tygodniu tak się działo dosyć grubo, jak, jak zresztą widzicie. Ale spokojnie na koniec jest news taki na rozładowanie atmosfery, śmieszno, tragiczny. We wtorek doszło do brutalnego zabójstwa. Zginęła 45-latka, która prawdopodobnie miała odciętą głowę. Zarzut zabójstwa usłyszał jej 27-letni brat. Po przesłuchaniu prokuratura zdradziła motywy działania mężczyzny. Według portalu codziennik Muławski zginęła od ciosów zadanych ostry Mitnącym narzędziem miała odciętą głowę. Jej zwłoki w domu jednorodzinnym znalazł członek rodziny. Prokuratura w mławie nie chce mówić o szczegółach zdarzenia, jednak nie zaprzecza okolicznościom podawanym przez media. Okoliczności są takie, że chłop był uzależnione od prochów. I najprawdopodobniej było tak, że po prostu laska nie chciała mu się dołożyć do prochów i ta kobieta zginęła właśnie przez to, że nie dała swojemu bratu siana na prochy. No i brat postanowił panią w zemście po prostu zabić. Tragedia, co uzależnienie potrafi zrobić z człowiekiem. Kolejny News jest z Podkarpacia. Podkarpacie dalej w formie: chłop, nie umie jeździć autem. Szkoda tylko, że. krzywda stała się policjantką, bo jak czytamy, policjantki potrącone przed komendą trafiły do szpitala. Dwie funkcjonariuszki mieleckiej policji są pod opieką lekarzy po tym, jak zostały potrącone przez 71-letniego kierowcę na przejściu dla pieszych. Pasy znajdowały się tuż obok miejskiej komendy. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Do wypadku doszło we wtorek, około godziny 11.30 przy ulicy żeromskiego w Mielcu. Na oznakowanym przejściu dla pieszych, obok komendy policji 71-letni kierowca Suzuki potrącił dwie funkcjonariuszki, które pełniły swoje obowiązki służbowe. Obie kobiety, 38 i 46-latka, trafiły do szpitala. Funkcjonariuszki uskarżały się na bóle kończyn dolnych, jedna również górnych, powiedziała podkomisarz Bernadetta Krawczyk. W ogóle jakie tęgie imię Bernadetta, grubo. Dziewczyną moim byłym koleżanką z pracy, po... może inaczej, koleżanką z mojej byłej pracy, życzę dużo zdrówka. Pan się tłumaczył tym, że nie zauważył pasu. Chciałbym wiedzieć, jaki poziom był kupy w majtkach u tego typa, który potrącił dwie policjantki jeszcze pod komendę. Podejrzewam, że był wysoki. No i teraz informacja z naszej czołóweczki, czyli influencerka. I powiem wam, że na pierwszy rzut oka mówię, a znana influencerka. Nie znam takiej influencerki. Wpisałem sobie, ja wiem co to jest za pani, bo kiedyś ją oglądałem na Instagramie. I to jest pani Małgo Kaczmarek, która w ogóle ma szkołę dla psów. Jak czytamy, interwencja uznana influencerki. Policja zabrała 15 psów. Biegli, ich zdrowie było zagrożone. Policja zabrała 15 psów ze szkoły. Mam psa i co teraz? Zwierzęta miały być w złym stanie. To kolejna interwencja w szkole prowadzonej przez znaną influencerkę Małgorzatę Małgo Kaczmarek. 13 listopada, w ramach postępowania przygotowawczego na wniosek prokuratury w obu siedzibach szkoły pojawili się policjanci, biegli, technik kryminalistyki, technik kryminalistyki to jest też policjant, pracownicy PIF, a nawet przedstawiciele organizacji społecznych. W jednej z lokalizacji zastaną Małgorzatę Kaczmarek wraz z dwoma psami, natomiast w drugiej znaleziono 17 psów. Według weterynarza Grzegorza Wegiery, zwierzęta przebywały tam w zbyt małych klatkach i transporterach. Nie miały też dostępu do wody i jedzenia. Według Ustaleń piw, psy były wychudzone z widocznymi żebrami i guzami biodrowymi. Były też przestraszone i sikały pod siebie. Ja pierdolę. Czemu tacy ludzie w ogóle chodzą po tej ziemi? Biegli, mieli też znaleźć nagrania dokumentujące treningi zwierząt, wszystkie zostały zabezpieczone. Z środka ewakuowano 15 psów, ponieważ stwierdzono, że ich zdrowie jest zagrożone. Pozostałe dwa były w lepszym stanie. Jeżeli to się wszystko potwierdzi, no to pani życzę tego, żeby już nigdy nie mogła posiadać zwierząt i żeby całą tę jej szkołę zamknęli w pizdu, bo jest po prostu przestępczynią. Byłem raz na takim odebraniu psów i wywaliliśmy wtedy chłopu płodo. Opowiadałem to już pewnie milion razy i widziałem takie psy sikające pod siebie ze strachu i wychudzone i naprawdę nie życzę nikomu tego, żeby musieli oglądać to, co ja wtedy oglądałem. Kolejna tragiczna wiadomość. Sorry, ale no taki, taki mamy klimat w... <laughs> w tym tygodniu. I to jest news z dzisiaj, jak się przygotowywałem do odcinka. Kraków. Zwłoki dwudziestolatki w mieszkaniu. Mogła zostać uduszona. W jednym z krakowskich mieszkań znaleziono ciało 20 dwudziestoletniej kobiety. Przekazał w rozmowie z Interium prokurator Janusz Kowalski. Według nieoficjalnych ustaleń kobieta mogła zostać uduszona przez swojego partnera. Rzecznik nie ujawnił, kiedy znaleziono ciało 20 -latki, ani tego, w jakich okolicznościach mogła umrzeć. Nie podano także żadnych informacji na temat zdarzenia. Jako pierwsze informacje podał serwis RMFFM-24. Według stacji do zabójstwa miało dojść w mieszkaniu na ulicy Bytomskiej. Kobieta miała zostać uduszona, zaś sprawca jest poszukiwany. Policjantom życzymy sukcesów, bo takie sprawy zawsze są trudne, ale też wiem z doświadczenia, że jeżeli sprawa jest naprawdę gruba, to jest all hands on deck i Tutaj nie ma jakiegoś dziadostwa. Kolejna afera z księdzem. Dużo ostatnio tych afer z klerem. Sami musicie przyznać. Na radio LK czytamy. Zgłoszono podejrzenia. Ksiądz zawieszony w służbie. W służbie, tak się mówi? Gostyńska policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia sprawę niewłaściwego zachowania księdza w jednej z parafii w poecie Gostyńskim. Ależ ładnie ubrane w słowa, jak naokoło pięknie powiedziane. Duchowny został zawieszony w pełnieniu obowiązków i usunięty z parafii. Pod koniec października Gostyńska policja została poinformowana o możliwości popełnienia przestępstwa. Ale okej, okay, tutaj ty dniu tylko dobrze, że przynajmniej policja została o tym poinformowana, bo wiecie, jak to bywa. A przynajmniej, jak to bywało. Otrzymaliśmy zgłoszenie od dwóch matek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o charakterze seksualnym. Dla dobra dzieci nie podajemy żadnej informacji, mówi Monika Cyruk, oficer prasowa KPP w Gostyniu. Zobaczymy co z tego wyniknie. Oficer prasowa. Jestem ciekaw, kiedy zaczną te feminatywy wchodzić jeszcze głębiej i będą mówili oficerka prasowa. Kurwa, oficerki to są buty. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Prezydentka i tak dalej. No i teraz akurat tutaj szapoba dla służb, bo robota naprawdę zrobiona zajebiście. Też news dzisiaj z 11.17. Ponieważ Straż Graniczna rozbiła grupę przestępczą. Przemycali ludzi przez granicę. No więc jedno z najcięższych przestępstw, które można popełnić w naszym kraju. I jak czytamy, Straż Graniczna poinformowała o rozbiciu grupy przestępczej zajmującej się Przemytem ludzi do Europy Zachodniej. Zdaniem funkcjonariuszy, przemytnicy mogli przetransportować około 2600 osób. Wśród podejrzanych są obywatele Polski, Ukrainy, Syrii, Iraku, Turcji i Gruzji. Według ustaleń śledczych, każda osoba, która chciała skorzystać z usług grupy, musiała przeznaczyć na ten cel co najmniej kilka tysięcy dolarów. Członkowie grupy przerzucali obcokrajowców, którzy nie mieli dokumentów uprawniających do przekroczenia granic Unii Europejskiej. Aha, dobra, myślałem, że to jest handel ludźmi na zasadzie jakiejś pracy seksualnej, czy znaczy pracy, jakiegoś zmuszania do, do usług seksualnych czy coś takiego, ale widzę, że nie. A następnie przetransportowali do krajów Europy Zachodniej. Szacuje się, że przestępcy mogli przemycić w ten sposób około 2600 osób, co i tak jest ciężkim przestępstwem, no bo wprowadzanie jakichś ludzi, którzy potencjalnie mogą być przestępcami, no bo po co mieliby spierdalać do naszej Unii Europejskiej. Nie wiem, czy pamiętacie, bardzo głośna sprawa, śmierć 16-letniego Eryka z Zamościa. Tam, gdzie był pobity, tam no, jakiś po prostu dramat 17-latego, tak pobił, że chłopak umarł. W każdym razie do sądu trafił akt oskarżenia wobec sprawcy w końcu i jak możemy przeczytać, prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec sprawcy śmiertelnego pobicia 16-letniego Eryka Zamościa Daniela G. Został on oskarżony o pobicie i zabójstwo. Z śledczych wynika, że nastolatek był świadomy tego, że może doprowadzić do śmierci swojego kolegi. I nie wiem czy pamiętacie, jak ja nagrywałem o tym film, to wtedy się właśnie zastanawiałem, czy zrobiłem z tego pobicie ze skutkiem i to by było to gorsze rozwiązanie, czy zrobiłem z tego zabójstwo ze zamiarem ewentualnym i zrobili z tego ostatecznie zabójstwo. Co mnie bardzo cieszy, jest to jakieś tam szczęście w nieszczęściu, bo po prostu sprawcy grozi większy wyrok. W ogóle dla mnie pobicie ze skutkiem, to jest jakiś kuriozalny trochę. Twór prawny. Cóż, no życzę sprawcy jak najgorzej w tej sytuacji, bo zbrodnia jest absolutnie obrzydliwa. No i na koniec, też informacja z naszej czołóweczki, czyli policjanci pobili się o żonę jednego z nich. Jest akt oskarżenia, słuchajcie. Na początku lutego, pod kaliszem, podczas domowej imprezy doszło do incydentu, który zaważył na przyszłości zawodowej uczestników. W wyniku awantury pobiło się dwóch policjantów uczestniczących w imprezie. Okazało się, że to funkcjonariusze skaliskiej komendy pracującej w jednym wydziale. Gazeta wyborcza już w lutym pod Podała, że były to 34. urodziny policjanta, który nagle pod wpływem alkoholu miał zacząć dobierać się do żony kolegi. Mąż stanął w obronie żony i uderzył współpracownika pięścią w twarz. I tutaj sąd zachował się bardzo w porządku wobec tego pana, ponieważ. Ja w ogóle tak myślę, O kurwa, gość będzie miał przesrane teraz. Z drugiej strony zrobiłbym to samo na jego miejscu. Jakby się ktoś zaczął do olki dobierać na urodzinach, nawet tej osoby, to nic to nie zmienia. też by dostał pysk pewnie ode mnie. Para opuściła dom jubilata, ale ten wybiegł za nimi i kładł się na masę ich samochodu, urwał przy tym dwa lusterka. Kobieta siedząca za kółkiem, próbując odjechać, uderzyła w skrzynkę gazową, doprowadzając do rozszczelnienia instalacji. Konieczna była interwencja służb. Jak podaliśmy na naszym portalu, że jeden z policjantów uczestniczących w bójce został dyscyplinarnie zwolniony ze służby. Radio Poznań kilka miesięcy temu podało, że w tej sprawie prowadzone są dwa śledztwa. Jedno dotyczy spowodowania uszczerbku na zdrowiu, a drugie kierowania groźb karalnych. W tym przypadku to zwolniony ze służby policjant występuje jako pokrzywdzony. Grozi za to do dwóch lat więzienia. Portal WLKP24 poinformował, że gotowy jest akt oskarżenia w sprawie. Zarzuty wobec jednego z policjantów zostały umorzone, ponieważ działał w warunkach obrony koniecznej, czyli ten, który uderzył typa działał w warunkach obrony koniecznej, pewnie sąd potraktował w to w ten sposób, że jakby on chciał bronić swoją żonę, dlatego pierdolnął go w mordę. Bardzo dobrze, brawa dla sędziego. Czy tam dla sędzi Drugiemu z mężczyzn, gospodarzowi imprezy, postawiono na temat czterech zarzutów: grożenie pozbawieniem życia, spowodowanie obrażeń od dwóch osób, dwa zarzuty i umyślne uszkodzenie samochodu. W przypadku uszkodzeń wyceniono je na 16 tysięcy zł. 36 lat nie przyznaje się do winy, kurwa. Co za kasztan, ale nie, no naprawdę jestem pod wrażeniem działania sądu. No, zaimponował mi w tej chwili ten sąd. No i to by było na tyle. Ja jeszcze raz przypominam o moich kubkach. Macie dostępne na nafali.co.pl bluzy, czapki zimowe, bini zajebiste też i moje koszulki z haftem. Bluzy też są z haftem. Także zapraszam na fali.co.pl, na TikToka, Instagrama. Trzymajcie się i hej.